Dębica Art, Wizje i Inspiracje Jan Michalak zaprasza na koncert pieśni polskiego folkloru, który odbędzie się 5 października w Domu Kultury Mors. Polski folklor jest tak bogaty i tak rozległa dziedzina tej kultury ludowej, ale integralnie związanej również z kulturą narodową. Trudno, żeby ogarnąć całość. Ja wybrałem jakby wycinek tego folkloru, bo przecież to jest nie tylko muzyka, ale i malarstwo, rzeźba i cała obrzędowość, piękne stroje, poezja. Wybrałem pieśni i to takie pieśni, które według mnie nazywam ich klasyka polskiego folkloru. Pieśni napisane przez profesora Tadeusza Segetyńskiego, znakomitego muzyka, pedagoga, dyrygenta, twórcy zespołu pieśni tańca Mazowsze, który w 1948 zakłada ten zespół. I od razu te wszystkie pieśni stały się jakby hitami tej pieśni, nazwijmy, ludowej. Scenariusz spektaklu napisał Jan Michalak, a wyreżyserował Jan Borek. Reżyser również będzie recytował wiersze Norwida i Wyspiańskiego. Pieśni zaśpiewają śpiewacy klasyczni, znani dobrze dębickiej publiczności. Alicja Płonka, sopran, Katarzyna Plewniak, mezzosopran, Dorota Helbin, Tomasz Furman, tenor, do Jan Michalak. Ja też wystąpię w kilku utworach, pokażę się. Natomiast jeszcze będzie dwójka młodych, takich śpiewających, grających osób krakowskie, młodzi artyści, Gabriela Kutnik i Piotr Kutnik. Śpiewakom towarzyszyć będzie zespół muzyczny. Pieśni spojrzał i zaaranżował Mateusz Dudek, znakomity akordeonista krakowski. Zresztą wszyscy muzycy są po Akademii Muzycznej w Krakowie. Czwórka, skrzypek, kontrabasista, perkusista i Mateusz Dudek, akordeonista, który jest kierownikiem całego tego zespołu i spojrzał na ten mój projekt właśnie od strony muzycznej. 25-leciem Dni Sztuki Jan Michalak zakończył ten projekt i stworzył nowy. Jest to jakby dalszy ciąg Dni Sztuki, tylko nazwałem go po prostu Dębica Art, Wizje i Inspiracje. No taki mi przyszedł pomysł. Chciałbym, żeby szukam takich pomysłów, które zawsze będą inspiracją czy jakąś nowością. Oczywiście w muzyce nie da się, no nie chciałbym przerabiać, nie, bo wiadomo, muzyka ma swoje zasady i rytm, i harmonię, i melodię, a jeżeli w teatrze, no wiadomo, szukam nowych jakichś propozycji, które będą ciekawe. Tak jak i polski folklor, serdecznie zapraszam, bo pieśni są naprawdę bardzo znane. Ludzie, którzy przyjdą albo gdzieś tam biesiadowali, to na pewno te piosenki kiedyś sobie śpiewali, usłyszą to w innych wykonaniu, mogą sobie razem z artystami pośpiewać. Bilet na koncert do nabycia w kasie Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy.